Zamawiałaś już tamte farby? Nie, chciałabym wypróbować. Róże. 2 mili. Okej, może być. Fiolety. Dobra, okej. Dzień dobry. Pani była umówiona? Chciałaby się pani umówić. Jasne. Dobra. Już sprawdzę sobie w kalendarzu naszym. Bardzo mi miło w ogóle. To jest nowo otwarty salon i wiem, że klientki raczej preferują zapisy online. Jeszcze nie uruchomiliśmy, ale planujemy w przyszłym tygodniu, najpóźniej za 2 tygodnie. Wtedy będzie można się umawiać do nas poprzez portal po prostu. Okej, jaka data panią interesuje? Dobrze, może być za tydzień? Jasne. I co to będzie? Co będziemy robić? Podcięcie. Tylko końcówek. Jasne. To wie pani co? Będziemy mieć włosy? Bo mogę pani zaproponować szybkie podcięcie końcówek teraz. Mam właśnie 20 minut przerwy między klientkami. I jeżeli pani to odpowiada, jeżeli uda nam się to zrobić bez mycia włosów, tylko po prostu podcięcie końcówek, możemy zrobić to teraz. Tak? Jasne, okej. Dobra, to ja w takim razie nic tutaj nie muszę zapisywać. Kwota to jest 30 zł, jeżeli to pani odpowiada. Jasne. Okej, w takim razie proszę sobie tutaj usiąść. Tak? Okej, ja tutaj pani trochę pomogę. Troszkę sobie tutaj jeszcze reguluję, tak żeby mi było wygodnie. Po prostu będziemy ciąć tutaj końcóweczki same. Ile centymetrów? Jasne, już pani powiem, sprawdzę sobie, wezmę grzebień w ręce i już zobaczę, ile bym tutaj ścinała. A kiedy ostatnio były podcinane końcówki? Okej, powiem pani, że nie wygląda to źle, jeżeli chodzi o samo takie podcięcie, powiedzmy jako profilaktyka, to myślę, że 3 cm nam wystarczą. Myślę, że mogę nawet spróbować zmieścić się w 2, ale tak 2 do 3. Czy to będzie okej? Czy może chciałaby pani trochę więcej? Okej, jak najmniej. Nie ma sprawy. Dobra, to ja sobie w takim razie troszkę na chwilę jednak tam panią nieco wyżej, bo tutaj te końcóweczki tak odrobinkę wyżej. Proszę się nie przejmować. Ruszy się trochę krzesło do góry. Okej. W ten sposób. Także mi się też zanadto nie schylała. Nie jest to najlepsze dla kręgosłupa, ale wciąż, żeby to było mniej więcej. No nie za wysoko też. Dobra. Troszkę je zmoczę. Okej, z tej strony. Trochę z tej strony jeszcze. Nie chcę też, żeby miała pani podmokrych tych włosów. Całe szczęście widzę, że są proste. Skręconymi nie byłoby tak łatwo, chociaż tak dużo obcinają. Kręcone i na sucho, i na mokro. Można i tak raczej preferuje się na sucho. Dobra, rozszerzę sobie teraz te końcówki tutaj grzebieniem. Widzę drobne kołtuny. Nie szkodzi. Przy takiej pogodzie ciężko byłoby nie mieć kołtunów. Dobra, tu. Tak, wolę sobie to zrobić grzebieniem, żeby też wszystko tutaj zobaczyć. Troszkę tu przejdę. Wiem, niecodzienne takie obcinanie z przodu. Jakoś tak. Wolę widzieć, co się dzieje z przodu. Z tyłu sobie później sprawdzę. Jakoś tak u nas w salonie cenimy taką bezpośredniość z klientem. W porządku. Czy będziemy cieniować te końcówki, czy tniemy na prosto?
Na prosto, jasne. W takim razie nożyczki do cieniowania odrzucamy i wezmę sobie zwykłe nożyczki. Tak, jeszcze tutaj. Co tam? Dobra, jak przyjdzie wcześniej, to proszę daj jej kawę, co to będziecie, herbatę. Mamy też ewentualnie sok, możesz sprawdzić, jak jest. Okay. Przepraszam, czy pani chciałaby się może czegoś napić? Okej, okay. Nie, jasne. Najmocniej przepraszam, wypadło mi to z głowy oczywiście, że powinnam zapytać. Dobrze, to już w takim razie tutaj weźmiemy się za to. Ja sobie wezmę to pasemko i... Ma pani dość cienkie włosy, czy one zawsze takie były, czy może coś się podziało? Okej, okay, dobra, ja też mam raczej cienkie włosy od urodzenia. Warstwa do tej warstwy. Trochę tu. Trochę tu. Tak na razie chcę ściąć do jednego poziomu i w razie potrzeby będę po prostu wyrównywać. Bardzo denerwować. Okej, wezmę sobie te dwie przednie warstwy do siebie. Są równe. Okej, z tej strony. I tutaj z tyłu. Okej, to teraz wypuszczamy tę warstwę. Teraz tą górną będziemy wyrównywać do dolnej warstwy. Zgadza się. A jak nas pani znalazła? A mieszka pani niedaleko, rozumiem. Okej. Okay. To mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zobaczyć. Jeżeli jest pani zainteresowana, możemy założyć kartę stałego klienta. Mamy w ofercie dużo różnych zabiegów, kuracji odbudowujących, oczywiście klasyczne strzyżenia damskie i męskie, koloryzacje, prostowanie włosów, chodzi mi oczywiście o keratynowe, o stałe prostowanie, powiedzmy, że stałe. Planujemy też wprowadzić zabiegi na brwi. Tak, tylko szukamy właśnie obecnie stylistki brwi. Będziemy mieli tam stoisko. Tak. Jednak brwi to włosy, więc myślę, że w salonie fryzjerskim. Jak najbardziej. Okej. Okay. Wychodzi na to, że jest gotowe. Dobra. To jak, czy byłaby pani zainteresowana założeniem może karty stałego klienta? Oczywiście do niczego nie namawiam. Tak, okej, okay, dobra. To ja sobie w takim razie zapiszę pani dane i poproszę o maila. Oj, przepraszam najmocniej. Tutaj. Dobra, może być najpierw mail, jasne. Dobra. Małpa. Dobra,
nazwisko. Bardzo ładne imię. Dobrze. Adres zamieszkania? Może być ten, tak? Może być zameldowanie zamieszkania tam, gdzie będą ewentualnie jakieś listy. Przychodzić raczej nie będziemy wysyłać korespondencji, ale... Dobra. Okej. Kartę musimy przygotować, gdyż, jak pani mówiłam, dopiero się otworzyliśmy i one dopiero będą tworzone, więc ewentualnie możemy właśnie tę kartę wysłać na ten adres albo dać przy następnej wizycie. Okej, dobra, jeżeli tak pani woli. I to chyba wszystko. A, data urodzenia. Tak, chodzi głównie o to, żeby tutaj osoby niepełnoletnie nie mogły się same zgłosić. Tak, mogłabym założyć, że jest pani niepełnoletnia. Bardzo młodo pani wygląda. Okej, dobra. W takim razie mamy wszystko. A, czy chciałaby się pani jeszcze umówić może na jakiś kolejny termin, na kolejny zabieg? Oferta. Będzie oferta. Na razie mamy tutaj, tam na ścianie jest oferta salonu, ale będzie dostępna na stronie internetowej. Dam pani moją wizytówkę. Tutaj. Na stronie internetowej jest dostępna cała oferta. Tam u góry jest właśnie znacznik, taki baner, baton. Baton się nazywa. Umów wizytę, ale jeszcze nie jest dostępny. Będzie dostępny, mam nadzieję, w ciągu kilku dni albo właśnie na 2 tygodni. Tam będzie można sobie umówić, wybrać co się chce, na którą się chce, kiedy się chce. Okej. Okay. Dobra, za dzisiaj to będzie 30 zł. To będzie płatność gotówką czy kartą? Gotówką. Okej, okay, dobra. Paragon. Okej. Okay. Proszę bardzo. Dziękuję. Super, wyliczone, świetnie. Dobrze. Dziękuję za wizytę i mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie. Do widzenia.